Można powiedzieć, że ładna pogoda sprzyja wypadkom. Nawet jeśli pogoda dopisuje i wydaje się, że warunki do bezpiecznej jazdy są wprost wymarzone, to na drogach i tak jest niebezpiecznie. Mogli się o tym przekonać wczoraj kierowcy podróżujący w kierunku Zelowa. W miejscowości Łobudzice po godzinie 17 doszło do zdarzenia drogowego. Wysoka temperatura, oślepiające słońce, chwila nieuwagi i taki był efekt na drodze. Jak podkreślają świadkowie tego zdarzenia, przyczyną kolizji było najprawdopodobniej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kierujący Fordem Mondeo, 41-letni mieszkaniec Duńskiej Woli, nie dostosował się do znaku ustąp i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Volvo, którym kierował 65-letni mieszkaniec Zelowa, na skutek czego Volvo uderzyło w ogrodzenie posesji. Do bełchatowskiego szpitala trafiła pasażerka Volvo. Obaj kierujący byli trzeźwi. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność.